Witam Was, witam i o zdrowie pytam. Gary, Gary, biorę się za Gary. Tak mi przez myśl nawet przeleciało. Przeleciało mi przez myśl, żebyś na ogród tą ostatnią grządkę ogarniać, ale tak mi się nie chce. No nie chce mi się, no. I co ja zrobię? No, a Gary muszę pomyć, więc się biorę. Bo wiecie. No i nie pytajcie mnie, gdzie moja grzywka. Wczoraj myłam włosy. I dałam sobie jakąś taką odżywkę na objętość. Wolum coś tam. No i wszystko mi pieje, nie? O. Wszystko mi pieje do góry. Także jest objętość. No i nie miałam za cholerę, jak ją ułożyć. Może chociaż. A rano, wiecie jak to rano, szybko, szybko. Ale naprawdę jest, wolumę jest, no. Wolumę jest. Trochę tu światło nam miga. No, ja już do domu wróciłam. Chwilę temu już nawet zjadłam rosół. Tak, zrobiłam wczoraj rosół. Nastawiłam na wieczór rosół. Od okna nam tutaj słoneczko wpada, dlatego tak będzie prześwietlać. Jest gar rosołu zrobiony, pyszny wyszedł. Gotował się pół nocy. Ja już zjadłam właśnie rosołek. I myślę, co tu zrobić, żeby się nie narobić. No ale trzeba, no. Trzeba. Bo nie ma wyjścia. Mężu stoi w korkach. Pisał, że miasto zakorkowane. Ja jeszcze zdążyłam na szczęście przed korkami. Głupi ma szczęście. Tak, głupi ma szczęście. Gdzie te widelce? Widelce, dobra. I co wam powiem? Spać mi się chce. Ale mówię nie, nie kładę się. Najpierw zrobię, co zrobię. Dużo robić nie będę, ale coś zrobię. O, coś mi tam pisze ktoś, czekajcie. No, dalej stoi. Przez miasto chłopak jechał, omija korki. Przez miasto chłopak jechał, były korki, mówi, jedzie obwodnicą, pojechał obwodnicą. Dalej stoi. Bo pisze, o, i się udało, o. Wysyła mi, że dalej stoi. Ja nie wiem, środa jest. No, ale już jedzie. Matko, aż się popłakałam ze śmiechu. No. Ogólnie tu też muszę zrobić na tych dwóch półeczkach porządek, bo jest taki bajzel. Wszędzie jest bajzel. Już nie mam siły po prostu. Bajzel bajzelem pogania. A ja tak patrzę właśnie, bo dostałam przed chwilą powiadomienie, że jutro mam paznokcie. Ogólnie miałam w głowę wbite, że w sobotę, bo... Pierwszy termin miałam na sobotę, ale stwierdziłam, że mi się nie będzie chyba chciałeś w sobotę. I sobie przełożyłam na jutro, czyli na czwartek. Zaraz po pracy, więc zaraz po pracy pojadę, bo już mam 3 tygodnie, a już mam taki odrost, widzicie?
I bardzo mi skóry rosną. Bardzo mi skóry zaraz, nie wiem, czy to będzie widać, jakie ja mam odrosty po 3 tygodniach. Dosyć spore mi się wydaje, bo szybko mi te paznokcie rosną. No ale gorzej mnie wkurzają te zarastające. Coś to słabo widać, nie wiem. Te skóry takie okropne mam. I od zawsze takie mam w sumie, nie wiem. Tego jutro idę po pracy zmienić to. Już fajne takie, widzicie. No. Odrośnięte już są pomału. Więc cieszę się, bo już nie są takie kopidoły jak szłam 6 tygodni temu pierwszy raz. No, obgryźnięte do połowy. No, także jutro będę robić. Myślę, że zrobię jakieś neutralne, może przeźroczyste, może jakieś mleczne i tyle. Bo teraz mam ten taki fiolet. Ja to mówię fiolet, nie wiem jak to tu. Fioletoróż taki. Ale tak mi coś, no, trochę nie za bardzo. Jednak wolę jakieś beże albo przeźroczyste lub mleczne po prostu. Żeby mi w łeb nie walło. Chociaż już za późno. Bo już walnięta. Jeszcze jest resztka płynu. O, zaraz pójdzie do wyrzucenia to. Bo mężu oczywiście mył to, zaczął nowym płynem. Zaczął nowym płynem, a stary został, nie? Resztka, bo to ja muszę wykorzystać, bo to wiecie, nie? Więc umyję gary i nie wiem co dalej, nie wiem czy ten ogród, no w sumie mogłabym iść dzisiaj, póki mam stare paznokcie. Ale naprawdę, no nie chce mi się już. Ale już parę dni w tą czy w tą, to już chyba nie zrobi różnicy. Ogólnie to by musiałeś pozbierać te doniczki, bo tam są porozwalane. I te odsadzenia jeszcze zostały, te kwiaty sadziłam w kartonie, te pierdoły stoją. Jakoś nie mogę się wybrać, wiecie, chyba to działa tak, bo mamy 2 kroki przy domu, nie? A może jakbym musiała gdzieś na działkę jechać tak na drugi koniec miasta, to może bardziej bym się wtedy chciał. Nie wiem jak to działa. Ogólnie kiedyś bardziej mi się chciało. Wszystko bardziej mi się chciało. Teraz mi się już nie chce nic. Nie wiem, czy to tak z wiekiem przychodzi, że się nie chce. Czy o co chodzi. Nie mam zielonego pojęcia. Ale się cieszę, że obiadek mam ugotowany. Więc zjemy rosołek. Ja jutro będę, tak jak wspomniałam, na mieście. Czyli zajdę do sklepu. Bo tu mam ugotowane te 2 golonki indycze. Bo ja kupiłam, dla przypomnienia powiem, na rosołek miałam kupione skrzydełka z kaczki. 10 sztuk. 2 golonki indycze i 3 ćwiartki z kurczaka. I tak pomyślałam, że z tego ugotowanego mięska może zrobię jakąś potrawkę. Wiecie, kupię jakąś marchewkę z groszkiem do tego. Czy coś tam mam jeszcze cukinię do wykorzystania? O, tam leży, o tu. Mam jeszcze cukinię, więc bym sobie ją zużyła. Tam bym musiała zobaczyć, albo jakąś kupić po prostu mieszankę
warzywną, gotową może i do tego to mięsko dać i śmietanką zalać, nie wiem, zobaczę. Bo się dzisiaj nawet w pracy śmiałam, że tak do godziny 10 tak się dobrze czułam. Tak się dobrze czułam. Niespodziewanie dobrze się czułam. Mówię, nic mnie nie boli. Mówię, i tak sobie myślę później, znaczy po chwili, jak tam z kimś rozmawiałam, bo tam tu głowa boli, tu kogoś plecy bolą, tu coś tam. Ja mówię, kurde, a ja się tak dobrze dzisiaj czuję, a zimno w ogóle tam było im wszystkim. Ja mówię, a mi właśnie fajnie. Mówię, mi taka pogoda odpowiada. Mówię, jak jest dzisiaj, bo się super czuję, nic mnie nie boli, nie? No, nie minęło 2 godziny. A, i sobie tak myślę po tej rozmowie, tam co rozmawialiśmy. Ja mówię, kurde, wrócę do domu, będę świat zbawiać. Tyle miałam energii, siły i wszystkiego, no. Ale wiecie, 2 godziny minęły. No. I mówię, teraz to już świata nie zbawię, teraz to mnie trzeba zbawić. Także nigdy nie wiadomo, kiedy siła opuści człowieka. Ale mnie wykańcza to wstawanie normalnie, ja wam powiem, wiecie. Chociaż już się budzę, od jakiegoś czasu się pochwalę, tak chwilę przed budzikiem, no. Że już mi się tam nastawiło biologicznie, że wstaję, ale mimo wszystko po 8 godzinach jak wracam, to człowiek jednak jest spadnięty, bo się w pracy na lata, to ja tam wam będę dużo mówić, nie? Na lata albo na siedzi, zależy jaka praca. Bo od siedzenia też się można zmęczyć i wiem dobrze o tym. To chyba jeszcze gorzej męczy niż jak człowiek biega. Takie siedzenie w miejscu, czyli praca jakaś tam biurowa. No i głowa chce. Chęci niby są. No. Ale co z tego, nie? Tu jeszcze. Tu jeszcze. To do wyrzucenia. To jest po cukrze. Tylko pokrywka mi gdzieś tu wpadła jakiś czas temu i nie ma komu wyciągnąć spod szafki pokrywki. Więc tak też bywa. No, dlatego ja umyję, ile umyję, chociaż ja nie wiem, jak to się zrobiło, że szafka z kubkami, szklankami jest na full, a tu jest jeszcze tyle kubków, a nikt kubków żadnych nie kupywał, to ja nie wiem, jak to się stało się, chyba po prostu tak myślę, że dziecko z pokoju, jak sprzątała pokój, to tam... Na pewno się znalazły przedpotopowe kubki i szklanki u niej. No przepraszam, że tak miga, no ale... Taki situation. O matko. Kawy nie chcę już pić, bo w pracy dzisiaj wypiłam 3. Fakt, że malutkie, bo ja w takim malutkim piję kubeczku i naprawdę bardzo słabą. I więcej mleka mam, w sensie tego napoju owsianego, niż samej kawy. To jest w sumie taki napój owsiany o smaku kawy. No ale mimo wszystko
Ja nawet nie mam ochoty na kawę. Więc nie ma co na siłę. Mam nadzieję, że wy w ogóle coś słyszycie, jak ta woda leci. No i mam tu oczywiście jeszcze garnek do umycia. I miskę z garnkiem, i pokrywkę, i łyżkę. No. Te ugotowałam, te szpecle. No, bardzo dobre, takie twardawe, fajne. Jak lane kluski, wiecie, takie fajne, fajne. Zjadłam normalne. Chyba będę żyć. Jeszcze mi przez myśl przeszło wstawić pranie. No ale nie szalejmy dzisiaj. Jutro wrócę, to nie wiem. Bo na paznokciach mi z godzinka zleci, półtorej. Więc będzie. Z 17 będzie. Zanim wrócę do domu, będzie 18. No. To odpowiedź sama się nasuwa, że o 18 wrócę. Zjem rosołku. Ogarnę się i się położę raczej. Tak to życie leci, nie? No, dzieciątko w pracy moje. Pracuje pilnie. Teraz ma przerwę od szkoły, no to nadrabia pracą. Każdy ma zajęcie, każdy jest zmęczony. No i nie ma tutaj dyskusji, nie? Aha, bo mi jeszcze w ogóle z wczoraj zostały jeszcze chyba dwa filety rybne. To zapytam, czy ktoś będzie chciał. Bym sobie mogła zrobić ala taką, może po grecku, ale nie mam marchewki. Całą marchewkę dałam do rosołu, która była. Mam tylko por, seler i pietruszka jedna została, bo już mi się po prostu w garnku nie zmieściło. Bo trochę przesadziłam z tą ilością tutaj tych rzeczy. Ale wyszedł pyszny. Dlatego ja mięsa do rosołu nie żałuję. Znaczy mięsa, w sensie no mięsa, kości, wiecie. Może mi się uda, to wam pokażę. Czy to będzie coś widać w ogóle? O! Widzicie? A wyciągłam z lodów, a jak pachnie, matko jedyna. No, pyszne. Jak z lodówki wyciągłam, to w ogóle była galareta. No, przeważnie jest galareta. Więc taki treściwy, fajny, wygotowany rosołek. No, naprawdę się tu muszę wziąć też za to, bo tu stoi, wszystko stoi, no, po prostu wszystko, ale weny nie ma. Kurde, to trochę
zaschł. Lekko zaschł. No. Więc ja w tym momencie skończyłam swoją robotę domową. Nie, no to wolumę to mnie rozwaliło dzisiaj. Wiecie, zanim doszłam na przystanek, ogólnie sobie z tyłu, o tak, nie wiem, widzicie? Zapletłam takie ble, ble, ble. No, chciałam tą grzywkę zrobić, ja ją robię tak, ona widzi, ona mi pije do góry, o. Wolumę. Więc zrobiłam tak, 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 no teraz mam wilgotne, to je przyklepałam, bo wilgotne ręce mam. Ale jak ja weszłam do autobusu i zobaczyłam się w szybie, to ja miałam, o tak, tak wszystko mi, tak mi stało wszystko, nie? Bez lakieru, bez niczego, żebyście nie pomyśleli, że mam jakieś napiankowane na coś. To jest dla mnie tragedia. Ja nie wiem, jak do tego doszło. No ale w każdym bądź razie robi wolumę, że hej. O. Teraz trochę zwilgotniały, to się przyklepały. Ale... Nie. No. I wam powiem tak, że w pracy dopiero dzisiaj zauważyli, że coś nie tak mam z włosami, chociaż już mam trochę zmyte. Znaczy nie tak, w sensie, że przyciemnione. I praktycznie wszyscy stwierdzili jednogłośnie, że lepiej w jasnych. Mężu jednak stwierdził, że lepiej w tych ciemnych, więc zdania są podzielone. No. Że żeby nie było. Znaczy w sensie mówione, że tak też ładnie, no ale lepiej w jasnych jednak, no. To ja nie wiem, czy na żywo to wygląda inaczej. Możliw, że tak jest, że na żywo inaczej niż wy widzicie to nakręcone. Be! I te resztki obrzydliwe. Be! Be! No i skończyłaś. No, idę teraz sobie puszczam jakiś serial. Nie idę chyba na ten ogród. Jest już po piątej. Nie, nie idę. Nie idę, nie chcę mi się, nie będę. Strajk, protest! Nie będę. No, czekam na mężu. Znaczy, na mężu czekam tak czy owak, bo co siedzi i dojechać nie może, biedak. Idę, siadam, puszczam sobie coś. Przepraszam, puszczam sobie coś w TV, zrobię sobie wody z soczkiem, tym moim bezcukrowym, o, tak, bo mi się pić chce, to sobie zrobię szklaneczkę, może z limonką, może z cytrynką zobaczę, idę oglądać, no i widzicie, nic się nie dzieje, nie? Robota jest, a robić się nie chce, no, no trudno, no trudno! No, to żegnam się z wami. Jutro się pochwalę nowymi paznokciami. Pa!